Szkoła powinna być miejscem przyjaznym dla każdego ucznia. W szkole dzieci i młodzież uspołeczniają się, poznają nowych ludzi, kolegów, koleżanki, nauczycieli. Uczą się zasad życia społecznego. Jednak przekroczenie progu szkoły dla przedszkolaka, przejście do czwartej klasy lub zmiana szkoły na każdym etapie nie jest łatwa. Może się zdarzyć, że dziecko będzie mieć problem z adaptacją szkolną. Adaptacja w nowym miejscu najczęściej sprawia kłopot dziecku nieśmiałemu, małomównemu, mniej sprawnemu fizycznie czy choremu. Przystosowanie do nowej, nieznanej sytuacji, nowych wymagań będzie trudne dla dziecka mniej odpornego na stres, niepewnego własnych umiejętności. Brak przystosowania dziecka do życia szkolnego może wpływać na jego obniżone samopoczucie, niechęć do szkoły i rówieśników, brak motywacji do uczenia się. Im młodsze dziecko, tym zachowania przystosowawcze trwają dłużej, wymagają więcej cierpliwości, czasu i wyrozumiałości ze strony dorosłych. Warto zatem, aby rodzice i nauczyciele zadbali o to, by dziecko jako nowy uczeń w szkole nie czuło się samotne. Jest wiele sposobów na dobrą adaptację dziecka. Wspólna zabawa integracyjna, wycieczka, udział w dniu otwartym lub zajęciach otwartych, festyn lub organizacja konkursu klasowego mogą ułatwić proces adaptacji. Ważna jest empatia nauczycieli i uważna obserwacja nowych uczniów, przekraczających próg szkoły lub zmieniających etap edukacji. Spotkanie z przyszłymi nauczycielami lub wychowawcami w czasie wspólnego wyjazdu lub uroczystości pozwala oswoić się dziecku z nieznanymi osobami i obcym miejscem. W ten sposób zmiana środowiska będzie przebiegać łagodniej i przyniesie dziecku mniej stresu i negatywnych emocji. W procesie adaptacji dziecka do szkoły niezwykle ważne są właściwe postawy rodzicielskie. Ich zdenerwowanie i niepokój przenosi się na dziecko. Nadmierna opiekuńczość lub odwrotnie, pozostawienie dziecka samemu sobie nie jest dobrym rozwiązaniem. Dobre efekty natomiast daje nawiązanie bliskiego kontaktu z wychowawcą dziecka i zainteresowanie sprawami szkolnymi. Warto też zorganizować wspólne, ciekawe spotkanie dziecka z jego nowymi koleżankami i kolegami w atrakcyjnym miejscu poza szkołą. Dzięki temu dzieci z jednej klasy szybciej się poznają i zaprzyjaźniają. Dobre relacje w grupie rówieśniczej i emocjonalne wsparcie ze strony rodziców oraz nauczycieli pozwolą dziecku pokonać trudności w adaptacji do warunków szkolnych. Co oznacza pojęcie adaptacji? Dlaczego to ważne, aby dziecko potrafiło zaadaptować się do nowych warunków szkolnych? Najprościej rzecz ujmując, adaptacja to przystosowanie się. Przystosowanie się do zmieniających się warunków otoczenia. Każdy z nas przystosowuje się właściwie każdego dnia do nowych ludzi, nowych miejsc. I właściwie to jest taki mechanizm obronny człowieka. Bo gdybyśmy się nie przystosowali, to mielibyśmy duży kłopot, żeby przetrwać. A więc jeśli chodzi o sam proces adaptacji, można mówić tutaj, czyli to przystosowanie się człowieka, można mówić o takich dwóch ważnych etapach. Po pierwsze, to jest proces akomodacji, a po drugie proces asymilacji, czyli znowu, tłumacząc to troszeczkę prościej, to akomodacja, czyli przystosowujemy się wewnętrznie do tego, co jest wokół nas. Natomiast asymilacja oznacza przystosowanie zewnętrzne, czyli zmienianie otoczenia według naszych potrzeb. I teraz jeśli będziemy rozmawiać o adaptacji dziecka do nowych warunków szkolnych, to trzeba powiedzieć, że jest to przede wszystkim proces adaptacji społecznej, czyli przystosowanie się do warunków społecznych, do tego, co oczekuje od nas otoczenie społeczne. No i dziecko niestety jest takim organizmem jeszcze niedojrzałym, jeszcze bardzo kruchym. Jego system nerwowy jest jeszcze nieuformowany. I dlatego jest mu dużo trudniej adaptować się do nowych warunków, zwłaszcza szkolnych, instytucjonalnych, niż człowiekowi dorosłemu, który ma już duży zasób doświadczeń. Ważne jest to dlatego, że właściwie przystosowanie się szkolne decyduje w przyszłości, jak dziecko będzie funkcjonowało w społeczeństwie. Bo szkoła jest takim mikroświatem społecznym i to, w jaki sposób dziecko się zaadaptuje do wymagań szkolnych, do zasad, które panują, zasad współżycia społecznego w szkole, no, zdecyduje potem najpierw o sukcesie szkolnym, a w przyszłości też o
pewnie sukcesie w pracy, sukcesie wśród znajomych, w towarzystwie, w gronie znajomych, a więc no, jest to dosyć ważny i potrzebny, ważny problem i potrzebna rozmowa na ten temat. A jacy uczniowie mogą mieć problem z adaptacją? No cóż, każdy z nas jest inny. Każdy z nas reaguje inaczej na zmieniające się warunki otoczenia. Zmiana może wywołać w człowieku, no nawet nie może, ale wywołuje zawsze stres. Ten stres nie zawsze jest szkodliwy. Stres, który nie paraliżuje człowieka, jest takim motywatorem do działania. Natomiast tak jak powiedziałam, każdy z nas jest inny i każde dziecko jest inne. Każde ma swoją osobowość, swoją historię rodzinną, historię rówieśniczą. No i jeśli dziecko jest nieśmiałe, jeśli ma kłopot z relacjami z rówieśnikami, jeśli ma, być może jest chore, być może jest niepełnosprawne, czyli w jakimś stopniu czuje się inne od pozostałych dzieci, może mieć problem z adaptacją. Poza tym, jeśli nigdy nie chodziło do szkoły, czyli rozpoczyna w ogóle edukację szkolną, to no, na pewno dziecko, które nie jest jeszcze gotowe do szkoły, czyli ma nieukształtowaną w pełni gotowość szkolną, może również przeżywać bardziej adaptację do szkoły. A po czym rodzic może poznać, że takie problemy z adaptacją się pojawiają? Dobrze by było, żeby też nauczyciel rozpoznawał, ale oczywiście pierwszymi osobami są rodzice. Dlatego należałoby uczulić rodziców, aby obserwowali swoje dziecko. Obserwowali jego reakcje, obserwowali to, jak mówi i myśli o szkole, czy nie uskarża się na jakieś bóle brzucha, bóle głowy, czy nie wymyśla sobie jakichś powodów, żeby nie pójść do szkoły, czy nie ma problemów z koncentracją, czy nie jest smutne, tak? Czy nie jest osowiałe, apatyczne. Generalnie, czy nie zachowuje się inaczej niż zwykle. Każda taka odmienna reakcja powinna no, skłonić do tego, żeby się zastanowić, co jest powodem. Być może są to trudności adaptacyjne. No i także nauczyciele oczywiście w pierwszych dniach szkoły, zwłaszcza w przypadku, kiedy dziecko przychodzi do pierwszej klasy, ale przy każdej innej zmianie szkoły, czy na przykład przejściu z trzeciej klasy w szkole podstawowej do czwartej. To jest też taki próg, który no, jest dosyć stresujący dla uczniów. Powinni zwracać uwagę na to, jak uczniowie się zachowują, jakie są ich reakcje, w jakich momentach być może nieadekwatnie reagują na jakąś porażkę, na jakieś słowo, które gdzieś tam padnie od rówieśników albo od nauczyciela. No, generalnie ważne jest to, żeby zwracać uwagę na każdy sygnał płynący od dziecka. Co najbardziej utrudnia adaptację dzieci i młodzieży? Rozumiem, że jest to stres, ale co jeszcze? No stres na pewno, tak? Natomiast można tu mówić o takich barierach wewnętrznych i zewnętrznych. Bariery wewnętrzne to są takie bariery psychologiczne, czyli na przykład lęk, tak? Lęk przed nowym miejscem, przed nowymi ludźmi. Czy na przykład jakieś takie doświadczenia poprzednie, z poprzednich środowisk, z poprzedniej szkoły albo z przedszkola, niezbyt przyjemne dla dziecka. Z pewnością utrudniają też właśnie tę adaptację bariery zewnętrzne, czyli postawy. Postawy dorosłych wokół dzieci, postawy rodziców, postawy nauczycieli. Rodzice mają czasami taką skłonność do nadopiekuńczości, czyli wyręczania dzieci w różnych czynnościach i no, takiego
użalania się nad dzieckiem, tak, że no tak, teraz będziesz miał kłopot, bo idziesz do szkoły i tak dalej, to jest niepotrzebne, to jest wręcz niekorzystne. Drugą skrajną postawą rodzica może być, że tak powiem, puszczenie dziecka na szerokie wody i pozostawienie go samemu sobie. To też nie jest dobre. No i oczywiście postawy nauczycieli, postawy pracowników szkoły też mogą utrudniać, też mogą w jakiś sposób przeszkadzać dziecku, przeszkadzać, a może nawet nie ułatwiać tego pokonania tego stresu szkolnego i stresu bycia w nowym miejscu. Myślę, że to dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, ale każdego z nas i każdy z nas przeszedł taką drogę oswajania się z nową sytuacją i z nowym miejscem, więc radziłabym, żeby dorośli przypomnieli sobie te sytuacje, tak? Kiedy oni byli pod wpływem stresu i że nie zawsze sobie też radzili, więc dużo empatii, dużo takiego no, bycia z dzieckiem, tak, żeby nie było samotne, to może ułatwić przekroczenie progu szkoły, ale też zmianę szkoły. No właśnie, co zrobić, żeby dziecku pomóc? Rozmawiać dużo, być przy nim? Na pewno dostarczać dużo informacji, ponieważ wysoka świadomość i oswojenie się właśnie, przynajmniej w myślach z tą sytuacją i dużo informacji o tym miejscu, o tych ludziach, no, pozwala złagodzić stres i zmianę, która ma się dokonać, czy wynikające z niej konsekwencje. Na pewno zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Generalnie potrzeba bezpieczeństwa jest bardzo ważna dla każdego człowieka, dla dziecka zwłaszcza, ze względu właśnie na tę kruchość jeszcze i niedojrzałość. Na pewno trzeba zwracać też uwagę na to, jak się dziecko odnajduje w nowej sytuacji, ale też stwarzać mu warunki, czyli właśnie poruszać ten proces akomodacji i asymilacji, dostosowywać troszeczkę warunki, tak? Wiedząc, że dziecko jest w nowym miejscu i zapoznaje się z nową sytuacją, dobrze by było, żeby nauczyciele w szkole budowali taką przestrzeń możliwości działania, dawania możliwości działania i wykazywania się mocnymi stronami, tak? To pokonuje w ten sposób dziecko pokonuje niepewność, buduje też więź osobową z nauczycielem, ale też stwarzać warunki do nawiązywania komunikacji takiej dobrej, mądrej komunikacji z rówieśnikami, czyli na przykład zabawy integracyjne w szkole, na przykład uczestnictwo w jakiejś wycieczce krótkiej, w jakimś wyjściu, czy do kina, czy na spacer. Wszystko jedno, to nie jest określone ściśle, jakie to mają być działania. Nauczyciele, myślę, mają dużą wiedzę na ten temat i doświadczenie i potrafią sobie poradzić, planując takie działania. Na pewno trzeba też pomyśleć o tym, żeby wcześniej, tak, zaplanować, jeśli dziecko na przykład idzie do szkoły pierwszy raz, zaplanować wcześniejsze poznanie tego miejsca, czyli wykorzystać dzień otwarty w szkole, czy zajęcia otwarte, przyjść z dzieckiem, porozmawiać z nauczycielami, pokazać miejsce, pokazać klasy, porozmawiać z dyrektorem szkoły. I to na pewno będzie takim czynnikiem łagodzącym, ułatwiającym ten trudny czas, bo to rzeczywiście jest trudny czas, kiedy dziecko zmienia miejsce, przechodzi z przedszkola do szkoły albo z jednej szkoły do drugiej. I możemy mu w tym pomóc, tylko potrzebne są oczywiście mądre zachowania, przede wszystkim dorosłych. W przypadku, kiedy rodzice mają niedosyt
informacji na temat adaptacji szkolnej dziecka i chcieliby zadać jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Wyspa Skarbów, która jest częścią kompleksu edukacyjnego Szkoły Wyższej imienia Pawła Włodkowica i tam z pewnością specjaliści, edukatorzy, psychologowie będą w stanie pomóc i dzieciom, i rodzicom. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.